Cześć, witam. Pewnie tak samo jak wy, kocham książki nie tylko mądre, ze wspaniałą treścią, ale również pięknie wydane. Dziś chciałabym pokazać właśnie wam taką książkę. Oto ona. Ma, jak widzicie, bardzo nietypowy wymiar. Jej okładka jest bardzo minimalistyczna. To jest szare płótno. Ta książka to jest dramat. Dramat niemieckiego pisarza Bertolda Brechta. Dramat zatytułowany Matka Kuraż i jej dzieci. Chciałam już o Matce Kuraż opowiedzieć w moim atlasie matek, ale postanowiłam zrobić to oddzielnie, właśnie ze względu na to piękne wydanie. Matka Kuraż, dramat Brechta, został napisany przez niego w 1939 roku, w przededniu wybuchu II wojny światowej. Brecht nie mieszkał już wtedy w Niemczech, z powodów politycznych wyemigrował i za pomocą tego, poprzez ten dramat, chciał nas uprzedzić o tym, jakie okrucieństwa niesie ze sobą wojna. Akcja bowiem Matki Kuraż dzieje się w XVII wieku, w czasie wojny 30-letniej, toczącej się na terenie Niemiec i całej Europy. Matka Kuraż to jest markietanka, czyli handlarka, która jedzie za armią i w swoim sklepiku, na swoim straganie ma takie towary, które sprzedaje żołnierzom. Matka Kuraż nosiła ten przydomek dlatego, że pewnego razu przewiozła wóz chleba wzdłuż frontu i było to bardzo niebezpieczne zadanie. Kuraż, czyli odwaga. Matka Kuraż żyje wojną, żyje z wojny, jest do wojny przyzwyczajona, kocha wojnę bardziej niż pokój. Chociaż ma troje dzieci i powinno ją to zastanowić, że wojna daje nie tylko zyski, ale również pociąga za sobą ofiary. Tymi ofiarami stały się właśnie dzieci matki Kuraż. Najpierw straciła dwóch synów, a na końcu córkę Katarzynę, która była niemową. I matka Kuraż w ostatniej scenie, kiedy opłakuje zwłoki, stratę swojej córki, nad zwłokami tej córki wypowiada następujące słowa. Macie tu trochę grosza na koszty. Chodzi o pogrzeb córki. Wprzęga się do swego wozu. Może jakoś pociągnę ten wóz sama. Jakoś to będzie. Niewiele już w nim pozostało. Trzeba na nowo zabrać się do handlu. Dlatego matkę Kuraż nie jedni nazywają hieną wojenną. Ale ona ma swój cel. Zarobek i handel. Handel i zarobek. Obecnie w Warszawie, w Teatrze Narodowym, można obejrzeć spektakl na podstawie Matki Kuraż Brechta w reżyserii chyba Michała Zadary z Danutą Stenką w roli głównej. Jeżeli oglądaliście, to napiszcie koniecznie, jakie są wasze wrażenia. Dodatkowym walorem tego właśnie wydania, które mam przed sobą z 1965 roku, są ilustracje. To są ilustracje przygotowane specjalnie przez polskiego grafika i rysownika Tadeusza Kulisiewicza. Jego charakterystyczny styl rysowania, czyli tak zwana kreska Kulisiewicza, znana była na całym świecie. Tu jest rysunek przedstawiający matkę Kuraż i jej dzieci ciągnące wóz. Wszystko jest bardzo dramatyczne. Bertolt Brecht widział rysunki Kulisiewicza do swojego dramatu i był nimi zachwycony. Tutaj portret matki Kuraż, przedstawiający tę właśnie twarz znękanej życiem kobiety, ale jednocześnie kobiety odważnej. Kobiety, jak już powiedziałam, dla której handel i zysk były bardzo ważne. Tu matka Kuraż w ostatniej scenie, kiedy sama ciągnie wóz naładowany towarami, bo podczas wojny 30-letniej straciła swoje dzieci. Jest to wydanie z 1965 roku, ale uważam, że wybitne, wartościowe, wspaniałe, poprzez właśnie te ilustracje Tadeusza Kulisiewicza. W tej książce, ta książka jest idealna, ponieważ zawiera, jak już powiedziałam, wybitny dramat, czyli wybitną treść oraz przepiękne ilustracje, czyli cała jest arcydziełem, moim zdaniem. I dlatego uważam, że nie tylko warto czytać dramat Brechta, ponieważ jest on aktualny również dziś w obliczu tylu toczących się wojen,
A Tadeusz Kulisiewicz jest artystą, którego też warto oglądać. Większość prac Kulisiewicza znajduje się w muzeum w Kaliszu, więc jeżeli będziecie kiedyś przejeżdżać przez to miasto, warto do tego muzeum zajrzeć. Dziękuję, do zobaczenia.